Pod koniec września koło Krakowa odbyły się Mistrzostwa Polski w łukach bloczkowych i berbow. W zawodach brało udział ponad 120 zawodników z całej Polski. Polscy zawodnicy zdobyli tytuły mistrzów i wicemistrzów. Treningi łucznicze można rozpocząć w różnym wieku. Joanna Kryca ma 35 lat. Trenować zaczęła rok temu. 43-letnia Ewa Drozdowska zaczęła strzelać z łuku 3 miesiące temu. Obie zawodniczki wraz z Dominiką Motyką i Justyną Cylejowską zdobyły złoty medal i tytuł drużynowego mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w łukach bloczkowych i berbą, które odbyły się 25 i 26 września w Więcławicach koło Krakowa. To były tak naprawdę moje pierwsze zawody tej rangi. Niesamowite wsparcie trenera. Cały czas był gdzieś w pobliżu, Kasia również, także gdzieś ten oddech tych osób, które rzeczywiście mają wiedzę i są do tego, żeby wspierać, no cały czas to się czuło i no myślę, że dzięki temu udało nam się tak naprawdę wywalczyć coś takiego. Pierwsze moje zawody otwarte na 50 metrów, pierwsze na 50 metrów, no i sukcesem od razu. Zaskoczenie ogromne, szok, niedowierzanie, ale wsparcie, no drużyna nasza się tak wspierała, że kiedy my zaczynaliśmy się wspierać, to cała reszta zawodników po prostu skupiała na nas wzrok i myślę, że to bardzo dużo dało, bo to takie było uwieńczenie tej grupy tak naprawdę, jak w rodzinie. Drużyna berbow mężczyzn Przemysław Chmielewski, Jacek Mark i Krystian Kryca zdobyli tytuł drużynowego wicemistrza Polski, zdobywając srebrne medale. W bratobójczym finale mixed wygrał zespół Dominika Motyka z partnerem, pokonując klubową drużynę Jacka Marka i Justyny Cylejowskiej. Medali i osiągnięć było więcej. Sekcja łucznicza przyciąga młodych ludzi. Po prostu mi się to spodobało. Chodzę tutaj już z chęcią, nie z przymusu, więc polecam. Tak naprawdę to jest... Zależy też od osoby, ale rozwijający sport. Zawsze jak chodziłem gdzieś nad morze albo w góry i widziałem takie sklepiki, to zawsze jak były takie piżaste łuki dla dzieci, takie zabawki, wtedy zawsze krzyczałem do rodziców albo dziadków, że dziadek, babcia, tata, mama, kupcie mi proszę ten łuk. No i niestety nigdy nie pozwalali, bo się bali, że kogoś postrzelę. Tym bardziej chciałem. Nie wiążę jakichś większych nadziei z tym sportem, raczej rekreacyjnie, tak po prostu. Zaczęłam, bo naczytałam się tak naprawdę trochę książek na ten temat i też, tak jak kolega, byłam w tych sklepikach i też nie chciano mi kupować tych łuków. Marek Stemplowski rozpoczął przygodę z łucznictwem w 1992 roku w Szczecinie. Jego firma zajęła się sprzedażą sprzętu łuczniczego. Przy firmie działał klub, zawodnicy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski. W 2017 powstała sekcja łucznicza w Policach. Jaki sukces w ciągu tych lat jest największy? Wskrzeszenie łucznictwa po latach nieobecności w ogóle na terenie zachodniopomorskiego. Bo jak próbowałem w 90-tych latach, na początku 90-tych lat, bo to 91, 2, 3 rok, szukać jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, którzy kiedyś mieli do czynienia z tą dyscypliną sportu, to do tych, do których mi się udało dotrzeć, oni już odmawiali chęci współpracy, bo mieli jakieś tam swoje animozje związane z tym, co się stało tutaj w latach 70. i 80., gdzie zniknęły wszystkie sekcje łucznicze. Dwa lata temu policka sekcja zdobyła srebrny medal na halowych Mistrzostwach Polski w drużynie łuków bloczkowych. Ten sukces i późniejsze przyciągnęły dużą rzeszę zainteresowanych. Trenerzy chcą szkolić młodzież do Igrzysk Olimpijskich. Wykształcenie zawodnika olimpijskiego to jest przynajmniej 5-7 lat takiej pracy regularnej, gdzie zawodnik poczynając od takich regionalnych zawodów zdobywa doświadczenie startowe. I później budujemy to już na arenie krajowej i wtedy jest dopiero u niego widoczny potencjał, czy on sobie radzi ze swoim stresem, czy jest tylko dobry strzelając na treningach. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi Katarzyna Chmielewska, która w klubie działa już 4 lata. Planujemy na początku października otworzyć sekcję, klub w Niekończycy. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież od 11 roku życia do około 18.
Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Czekamy na grafik sali gimnastycznej i wtedy postaramy dopasować się również do planu zajęć dzieci chętnych. W pierwszeństwa mają dzieci z terenów wiejskich. Niekończyca, Drogorad, Statynia, Trzebież, Uniemyśl, ale zapraszamy również dzieci z Jasienicy i z Polic. Klub się rozrasta. Łucznictwo zdobywa coraz większą popularność. Przychodzą dorośli i młodzi ludzie. W tej chwili trenuje od 30 do 50 osób. Marzy nam się w Policach prawdziwe tory, gdzie moglibyśmy więcej dzieci przyjmować, bo jest zainteresowanie, gdzie moglibyśmy wszyscy trenować, a wiemy, że będą wypchane te tory. Uprawianie łucznictwa pozytywnie wpływa na wzmacnianie mięśni i kształtowanie prawidłowej postawy, co szczególnie liczy się u młodych osób spędzających dużo czasu przed komputerem czy laptopem. To indywidualny sport, w którym zawodnicy mogą walczyć o swój wynik. Łucznictwo uczy skupienia i radzenia sobie ze stresem, co przydaje się nie tylko w czasie zawodów, ale w życiu i nauce.